Ja mam dużo znajomych, którzy mówią, człowieku, co ty robisz? Narażasz się. Nie dość, że na urząd skarbowy, to jeszcze na bandytów. A ja im mówię, słuchaj, jak mają cię porwać, mają ci krzywdę zrobić, nikt ci nie pomoże. Wierz mi, nikt. A im bardziej cię znają, tym bardziej się boją ciebie porwać. Im bardziej jesteś znany. I to mi pomaga. To mi pomaga. Pomaga mi też w biznesie. Ludzie też bardziej poważnie mnie traktują. Wiedzą, na co mnie stać. Wiedzą, jak ja podchodzę do pewnych spraw. Także bycie posłem, bycie bogatym człowiekiem na pewno mi w tym nie przeszkadza. Zawsze dążyłem, żeby mieć jak najwięcej, żeby używać. Dlatego, że dla mnie pieniądze na kupce nie stanowią żadnej wartości. Moja matka, mój ojciec zawsze mi powiedział, jak cię stać, mówi do tej pory. Jak cię stać, nie żałuj sobie nic, bo nigdy nie wiadomo, co będzie jutro. Jeżeli tylko masz taką możliwość, to spełniaj swoje wszystkie życzenia, wszystkie sprawy, które możesz zrobić. Możesz gdzieś wyjechać, możesz coś kupić, możesz komuś przyjemność zrobić. Rób to i nie zastanawiaj się, dopóki będziesz miał jakieś zabezpieczenie. Wiadomo, że nikt nie chce wyrzucić wszystkiego. Zawsze jakieś bezpieczeństwo musi zostać w kieszeni. A to, że ja lubię auta, zawsze lubiłem. Miałem 18-17 lat, miałem pierwszy samochód, malucha, przerobiłem go. On kosztował 300 tysięcy złotych, wtedy nowy, a 320 kosztowała przeróbka. Ale to był maluch, ten Maybach to jest nic. To jest nic, ja do auta nie mogłem dojść. To były jeszcze lata 86. To był gazety oczywiście, popularność, takiego samochodu jeszcze nikt nie miał, bo to było super, super. Ja mam tylko jedno zdjęcie mi zostało z tego auta i je szanuję, bo to było super. Lubię domy, zawsze lubiłem dobrą odzież, zawsze lubiłem wystawne życie. Oczywiście zapierdzielałem na to bardzo ciężko. Nic łatwo mi nie przyszło. Nie dostałem spadku milionowego, tylko od samego początku. Od 15 roku życia zaczynałem handlować. Kiedyś to się nazywała spekulacja za komunę, a teraz to jest człowiek biznesmenem, ale i też zapłaciłem za to, no bo miałem problemy z komunistycznym prawem, ale wyszedłem na prostą i zostało mi to. I dalej jakoś odpukać wiedzie mi się dobrze.